Czytanie z Księgi Mądrości. Mylnie rozumując, bezbożni mówili sobie: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny, sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności, głosi, że nie zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych, jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go belgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla dusz czystych. Oto Słowo Boże. Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu. Pan zawsze dla skruszonych sercu. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary, kto się do niego ucieka. Pan zawsze bliski dla skruszonych sercu. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chwała Tobie, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów.
Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie, lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie. My dear brothers and sisters in Christ, we praise and thank God who has gathered us as one community of faith this afternoon for the Eucharist. Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie, wielbimy i chwalimy Boga, który zgromadził nas dzisiaj tutaj na wspólnej Eucharystii. And I'm very happy to see her again. We were together in Tarnów. Bardzo się cieszę, że znowu widzę tę tłumaczkę. Spędziliśmy razem czas w Tarnowie. Can you please translate? Sorry. Oh, thank you. Dziękuję. Dziękuję. It is important for us to take seriously the Word of God, so that we would be constantly evangelized. To jest bardzo istotne, abyśmy Słowo Boże brali na poważnie. Tak, aby to Słowo mogło nas stale ewangelizować. Yes, we are called to evangelize others, but the one who brings the good news of Jesus Christ must be evangelized by Jesus himself. Tak, oczywiście my sami mamy ewangelizować innych, ale ten, który niesie dobrą nowinę, musi tę dobrą nowinę słyszeć najpierw dla siebie. And when we talk of knowing the gospel, it is not just about intellectual, conceptual, or informational knowledge that we are looking for. I kiedy mówimy o poznaniu Ewangelii, nie chodzi nam o poznanie intelektualne, poznanie koncepcyjne, poznanie rozumowe. It is rather a knowledge that becomes communion, unity with Jesus, who is the gospel. Jest to wiedza, jest to poznanie, które staje się komunią, jednością z Ewangelią. Our two readings give us some examples of how the Word of God could be known intellectually, but misused in life. Oba dzisiejsze czytania wskazują na sposób, w jaki Słowo Boże może być intelektualnie niewłaściwie użyte. In the Gospel, people said, well, when the Messiah comes, no one will know where he is from. They got that from some text in the Hebrew scriptures. W Ewangelii słyszymy o tym, że ludzie mówią, kiedy przyjdzie Mesjasz, nie będzie wiadomo, skąd on pochodzi.
Ten koncept zaczerpnęli sobie z pism hebrajskich. Then they say, but we know where this Jesus comes from. We know his birthplace. We know his family. We know where he comes from, so he cannot be the Messiah. A więc mówią, tego Jezusa znamy, wiemy skąd pochodzi, wiemy gdzie się urodził, a więc to nie on ma być Mesjaszem. Now they presume that they know the scriptures and that they know Jesus. Więc zakładają tutaj, że znają słowa, znają pisma i znają Jezusa. But Jesus says, do you really know where I come from? A wtedy Jezus pyta, czy wy naprawdę wiecie, skąd ja pochodzę? And when he said, I come from the Father sent me, so my origin is the Father. I wtedy mówi, przychodzę od Ojca, to Ojciec mnie posłał, więc moim pochodzeniem jest Ojciec. What was their response? They wanted to arrest him and kill him. W odpowiedzi chcieli go aresztować i zabić. My dear brothers and sisters, be careful. Please do not claim I already know Jesus. Moi drodzy bracia i siostry, bądźcie uważni, bądźcie ostrożni. Nie zakładajcie, ja już znam Jezusa. Please do not go home on Sunday. I have attended the retreat in the center, so all of you, listen, I know Jesus. Wracając do domu w niedzielę, nie mówcie, wróciłem z Centrum Formacji Duchowej, przeżyłem rekolekcję, więc znam Jezusa. Those who claimed they knew Jesus were the ones who arrested him. Ci, którzy twierdzili, że znają Jezusa, byli tymi, którzy go aresztowali. So we must be humble. We know there is always something to discover about Jesus. Musimy więc być pokorni, mieć świadomość, że zawsze jest coś, co o Jezusie potrzebujemy odkryć. And we should be open to what the Father will reveal to us about him. I powinniśmy być otwarci na to, co Ojciec jeszcze chce nam objawić. Am I going too fast? Mm-hmm. No, that's okay. So that's the gospel. Let us now turn to the first reading from the Book of Wisdom. To było na temat Ewangelii, natomiast teraz skierujmy się do pierwszego czytania z Księgi Mądrości. This book presents the thinking of what they called the wicked people. No. To czytanie pokazuje sposób myślenia ludzi pokrętnych, ludzi przebiegłych. The wicked or the evil people do not want the presence of the just people because the just ones create so much trouble for them, discomfort for them. Inaczej ludzi złych. Ludzie źli nie chcą w swoim otoczeniu ludzi sprawiedliwych, dlatego że sprawiedliwi powodują ich dyskomfort, sprawiają, że ci czują się niekomfortowo. The just people are like a conscience pricking the minds and the hearts of the wicked. But instead of listening to the just, what was the response of the wicked? Eliminate the just one. Obecność osób sprawiedliwych jest wyrzutem sumienia wśród złych. Natomiast zamiast posłuchać sprawiedliwego, co czyni zły człowiek? Chce go wyeliminować. But there is also in the wicked a wrong use of the word of God. I u tych złych ludzi pojawia się znowu kolejne niewłaściwe wykorzystanie, zrozumienie Słowa Bożego. They know
that God promised to protect the just. Wiedzą oni, że Bóg obiecał chronić sprawiedliwych. So they say, let us punish the just one and see whether God will really protect him. A więc oni podejmują taką koncepcję, próbę, ukarzmy sprawiedliwego i sprawdźmy, czy Bóg stanie w jego obronie. Let us see whether God will be true to his promise. Sprawdźmy, czy Bóg będzie wierny swojej obietnicy. Wow. They are testing God, using the words of God to test God. Co tutaj się dzieje? Oni wykorzystują Słowo Boże, aby Boga wystawić na próbę. And in the process, they will make an innocent, just person suffer for their convenience and also to test God. I ostatecznie dla swojej wygody i dlatego, aby wystawić Boga na próbę, pozwolą, aby niewinny człowiek cierpiał. Now, dear brothers and sisters, this is also a temptation to us. Drodzy bracia i siostry, my też przeżywamy takie pokusy. We know the word of God, but we choose what is convenient for us. Znamy Słowo Boże, ale wybieramy z niego to, co nam wygodne. The words of Jesus, come to me, those who are tired, I will give you rest. We like that. Na przykład podoba nam się słowo, przyjdźcie do mnie, wy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. But when Jesus says, when somebody slaps you on one cheek, turn the other cheek, we do not like that. Ale nie lubimy innego fragmentu, kiedy ktoś uderzy cię w jeden policzek, nadstaw mój drugi. When Jesus says, go, sell what you have and give to the poor, we don't like that. Kiedy Jezus mówi, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogich, to też się nam to nie podoba. So, what the Book of Wisdom described as the cunning or the misuse of God's word by the wicked, we admit, continues today. Więc to, co tutaj wskazuje Księga Mądrości, błędne wykorzystanie Słowa Bożego, to także jest naszą przypadłością dzisiaj. So let us pray for the gift of real communion with Jesus, so that his teaching will not remain just a tool for our advantage, but a way to be in communion with him. Módlmy się więc o prawdziwą komunię z Jezusem, aby jego nauczanie nie stało się narzędziem naszego wzrostu tylko i wyłącznie, ale drogą do spotkania z nim.